Zobaczcie, jakieś te siły w naturze cały czas działają, bo jak mówiliśmy o panterze, zjawił się od razu kot. Być może nie pancerny, ale jednak kot. Kolejny bazar Tank Huntera już 25 sierpnia 2024 roku. Zapraszamy! Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep militaria.pl, w którym trwa letnia wyprzedaż. Kliknij w link w opisie i znajdź coś dla siebie taniej nawet o 50%. Wypoczynek w pięknych miejscach. Apartamenty i pokoje w Pałacu von Grassów w Kłaninie oraz w Rynku 23 w Pucku zapraszają. Oferta i rezerwacje na recepcja@kłanino.pl. Dzisiaj specjalny odcinek. Odcinek o starciu panter i Shermanów. Bynajmniej nie znajdujemy się w Ardenach, w Normandii czy na jakimkolwiek innym odcinku frontu zachodniego bądź południowego. W tej chwili znajdujemy się w okolicach, a właściwie w Leźnie, w okolicach Żukowa. To tutaj w 1945 roku, dokładnie w marcu 1945 roku, rozegrała się potężna bitwa. Oczywiście potężna na skalę, na jaką rozgrywały się wówczas tutaj w tym miejscu walki. W okolicach Gdańska Niemcy nie dysponowali już potężnymi siłami pancernymi, które mogli przeciwstawić 8. Gwardyjskiemu Korpusowi Pancernemu i 8. Korpusowi Zmechanizowanemu, który wówczas przeplatał się tutaj działaniami cały czas jeden z drugim. I obie te jednostki wyposażone były w Shermany. Shermany, które powszechnie użytkowane były tutaj przez Rosjan. Ja chciałem dzisiaj pokazać Wam tę historię godzina po godzinie. Witajcie na Kaszubach, gdzie wczesną wiosną 1945 roku Sowieci, a wraz z nimi oddziały polskie, toczyły ciężkie walki o zdobycie tej części Pomorza. Wiele z tych epizodów zostało niemal zupełnie zapomnianych. Dziś ciekawa lokalna historia z amerykańskim akcentem. Oglądajcie! Już 15 marca 1945 roku te walki przeniosły się na wschodnie części Żukowa. 4. Dywizja Pancerna, która wówczas dysponowała znikomymi ilościami sprzętu pancernego, przeciwstawiła im swoich najlepszych żołnierzy. Tymi najlepszymi żołnierzami był m.in. znany z wcześniejszej bitwy pod Grabowem Bobowskim as pancerny Hermann Bicks. Ale do czego dążę? Rosjanie, którzy uderzali tutaj wielokrotnie, bo te walki cały czas się tutaj toczyły właściwie aż do 17 marca, tak więc 2 dni potężnych, ciężkich walk. Rosjanie nie odpuszczali, rzucali coraz to nowe jednostki. Jednostki na wyczerpane oddziały niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. I wówczas nastąpił ten przełom. Pomimo początkowych sukcesów w obronie, Niemcy musieli się wycofać. Stracili całą kompanię 12. Pułku Grenadierów Pancernych na granicy rzeki Strzelinki, która znajduje się zaraz tutaj przed nami. Żukowo ostatecznie zostało stracone. W samym Żukowie pozostały co najmniej 2 pantery. Dzisiaj pozostały jedynie drobne ślady tamtych walk, ale są one niezaprzeczalnymi dowodami na to, że w tym miejscu, na tym polu bitwy poległy Shermany w służbie Armii Czerwonej. Tych Shermanów oczywiście było więcej, to nie były pojedyncze sztuki. Pomimo dużych strat Rosjanie bardzo szybko je uzupełniali, a te uwielbiane przez nich czołgi okazały się tymi, które ostatecznie zdobyły Gdańsk. Pierwszy Sherman, który stanął na Alei Zwycięstwa, czyli alei nazwanej tym wielkim sukcesem, pierwszym czołgiem, który stał na miejscu dzisiejszego T-34, był Sherman. Sherman,
który jako pierwszy wjechał do Gdańska. Niemcy szacowali swojego przeciwnika na około 2-3 dywizje strzeleckie wspierane korpusami pancernymi i dodatkowo z bardzo dużym wsparciem samolotów szturmowych. Tak więc Iły latały po prostu z lewej do prawej cały czas nad głowami Niemców, którzy próbowali tego terenu jeszcze wówczas bronić. Ale jak opisują walki, na koniec dnia w niemieckiej 4. Dywizji Pancernej sprawny był jeden sztuk, jedna Panzer 4 i 3 Pantery, łącznie 5 pojazdów bojowych naprzeciw 3 dywizjom strzeleckim, korpusom pancernym zmechanizowanym i potężnemu wsparciu lotnictwa. Ta bitwa nie mogła być wygrana. Tym niemniej Pantery w tym miejscu, w okolicach Leźna, Pępowa, Banina i w okolicach samego Żukowa odniosły potężne sukcesy. Udało się zniszczyć dziesiątki właściwie radzieckich pojazdów pancernych. Pośród tych wszystkich pojazdów na tych polach, przed którymi się w tej chwili znajdujemy, poległo co najmniej 6 Shermanów w ciągu jednego dnia. Udało mi się dotrzeć do jednego z okolicznych pasjonatów, rolników, zbieraczy, którzy na przełomie dziesiątków właściwie ostatnich 30 lat zebrali części, pozostałości z pobojowisk, które tutaj zalegały. To są części od czołgów, które za chwilę zobaczycie i będziecie mogli rozszyfrować dokładnie, z czego to pochodzi. Jesteśmy w tej chwili na posesji lokalnego pasjonata historii, który wie dokładnie, gdzie te wszystkie przedmioty pozostałe po czołgach, które były zniszczone w trakcie tej bitwy pancernej, jednej z ostatnich bitew pancernych na przedpolach Gdańska, zniszczone. Cześć, Franek. Pokaż, co masz jeszcze po tych pojazdach, które były tutaj zniszczone na tych polach. Czy tych przedmiotów, oczywiście, których pozyskałeś, wiadomo, że jest więcej, nie są to pojedyncze sztuki, ale pokaż nam dokładnie, co udało ci się zebrać. O, niewątpliwie mamy do czynienia z jednym bądź kilkoma, czy to jest jedno miejsce, czy kilka miejsc, w których te przedmioty tam gdzieś zalegały, pozostały? Kilka miejsc, czyli co najmniej kilka gwardyjskich Shermanów zniszczonych już właściwie można powiedzieć w bitwie o Gdańsk, bo to ostatnie przedpole, na którym zatrzymujemy się dzisiaj, jest to niemalże dzielnica Gdańska, bo jesteśmy zaraz niemalże na granicy już gdańskiego portu lotniczego, jakim jest Rębiechowo. Ale są to pozostałości niewątpliwie po Shermanie. Już na pierwszy strzał widzimy zęby od gąsienic Shermana, widzimy klepkę ogniwa gąsienic od Shermana, błotnik, jakąś ścianę, którąś ze ścian groziowych, właz. No ale są też drobne elementy, zobaczcie tutaj. Bardzo dużo udało się odnaleźć, jak widzę tutaj, jakiegoś rodzaju wizjerów, peryskopów, które w tych Shermanach musiały się znajdować. Zobaczcie, takie pamiąteczki też się tu znajdują. A to najprawdopodobniej wizjer z baszty dowódcy. Zobaczcie, grube szkło. Bardzo ciekawie to rozwiązane, widać, że jest wielokrotnie klejone. Czyli tych warstw szkła jest tutaj naprawdę sporo, ale zobaczcie też te peryskopy. No, peryskopy nawet jeszcze z dobrym szkłem. Peryskopy pochodzące z Shermana. I zobaczcie, Niemcy mieli całkowicie inną technologię budowy tych peryskopów. W niemieckich czołgach czy w sztugu te peryskopy były wykonane w ten sposób, że w sztugu mieliśmy szkiełka, które osłaniały tylko i wyłącznie zwierciadło, właściwie lustro, które znajdowało się na plecach. No i z dołu już szkła nie było. Tu jest to cały odlew szklany, najprawdopodobniej z jakąś warstwą lustrzaną, która powoduje, że można spojrzeć w ten peryskop i zobaczymy, co znajduje się na dole, tak jak moja ręka, która tutaj gdzieś od spodu tego przedmiotu się rusza. Tak jak widzicie, jest też mosiężny element, być może jakiegoś systemu gaśniczego.
pochodzący z tego gwardyjskiego Shermana. Ale zobaczcie, jest bardzo fajna ciekawostka. Jest element po radiostacji. Właściwie po systemie, możecie sobie tutaj ładnie przeczytać. Wireless sets number 19, czyli zestaw bezprzewodowy numer 19. Typowa kanadyjska, brytyjska produkcja. Bo pamiętajmy, że te wireless sets były robione przez zakłady w Kanadzie. Trafiały między innymi do Universal Carrierów. Nasz Universal Carrier, który znajduje się w Muzeum Pancernym w Kłaninie, on również wyposażony jest w wireless set number 19. Ale tu już mamy na to niezbity dowód, że te radzieckie Shermany gwardyjskie również wyposażone były w zestawy bezprzewodowe numer 19, czyli te M4A2, które walczyły na froncie wschodnim. Dostarczone Rosjanom w ramach rendlizu również korzystały z zestawów pochodzenia brytyjskiego. No, bardzo ciekawą rzeczą są też te zaczepy od gąsienic, charakterystyczne, które spotykamy niemalże w całej Europie, bo takie Shermany gwardyjskie walczyły również na Łotwie, walczyły oczywiście na froncie zachodnim, bo to jest główny teatr działań tych pojazdów, walczyły też na froncie południowym, a nawet w Afryce Północnej, bo jak byliśmy w Tunezji, też były kawałki Oppo M3 Lee, które mają generalnie podobny system gąsienicowy jak Sherman, ale znajduje się to niemalże na wszystkich frontach II wojny światowej. Mamy również kawałek najprawdopodobniej z magazynu amunicyjnego. Tutaj najprawdopodobniej wkładane były pociski, w które Sherman był wyposażony. Mamy również klepkę po gąsienicy. Widać, że była to gąsienica wykonana w całości z gumy. Ta guma się tutaj spaliła. Spaliło się też te wewnętrzne amortyzacje, które tutaj wchodziły normalnie. One, jako że te Shermany były zniszczone w walce, najprawdopodobniej po trafieniach z Pantery bądź też z Panzer 4 spaliły się w całości. Tu widać też ślady po wybuchu, najprawdopodobniej wewnętrznym, być może magazynu amunicji, który strawił tego Shermana. Sherman najprawdopodobniej eksplodował od wybuchu amunicji i z tego włazu tak naprawdę niewiele zostało. Nachodzi mnie taka refleksja, jako że bardzo często w swoich komentarzach piszecie, że Pantera była najgorszym czołgiem II wojny światowej, że strasznie się psuła. Jak patrzę na ilość zniszczonych pojazdów, na ilość zniszczonych Shermanów, chociażby w tej bitwie żukowskiej, które poległy, a dowodzone czy kierowane były już przez doświadczonych wówczas radzieckich pancerniaków, jak straszliwą bronią musiała być ta Pantera, skoro pomimo trzech tych pojazdów w służbie, jakie wówczas były jeszcze gotowe do walki, zatrzymały one natarcie radzieckich korpusów pancernych, korpusów zmechanizowanych, dywizji strzeleckich i to na dobre dwa dni, niszcząc przy tym co najmniej kilkanaście pojazdów. Trzy Pantery kontra kilkadziesiąt, kilkaset pojazdów, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Oczywiście armia niemiecka również, tutaj 4. Dywizja Pancerna dysponowała żołnierzami, dysponowała między innymi w walkach, brała udział niemiecka Luftwaffe Felddivision, czyli polowa dywizja Luftwaffe, ale tych żołnierzy było znacznie mniej. Te czołgi na tych polach odegrały bardzo kluczową, bym powiedział, rolę w tym procesie obrony. I okazuje się, że ta Pantera, która przez wielu dzisiaj krytykowana za swoją kompleksowość, skomplikowanie mechanizmów, no i awaryjność, okazała się tym murem niemalże nie do przejścia, bo zatrzymanie przez trzy czołgi tak potężnych związków radzieckich można nazwać częściowym sukcesem. Moja opinia na temat tych czołgów Panther jest zgoła inna. Ja uważam, że był to czołg bardzo dobry i przez załogi nawet bardzo lubiany. Ci niemieccy pancerniacy, którzy walczyli wówczas na tych Panterach, oni czuli się dosyć pewnie. Zobaczcie, że 4. Dywizja Pancerna, która przewija nam się tutaj już w walkach od Grabowa, właściwie od Błądzimia, od miejsca, gdzie została wprowadzona do walki bezpośrednio z poligonu, z magazynów w grupie, ta 4. Dywizja Pancerna cały czas zatrzymuje pochód
Armii Radzieckiej dosyć skutecznie. Nie dochodzi do rozbicia tej dywizji. Pancerniacy z 4. Dywizji Pancernej poddają się dopiero 8 maja 1945 roku, kiedy to ostatecznie przypieczętowany został los III Rzeszy. Tak więc te Pantery, które wówczas tutaj walczyły, one zdołały jeszcze się w większości ewakuować. Co prawda dwie zniszczono w Żukowie, jedna stała przy rondzie w charakterystycznym miejscu jeszcze do dzisiaj, w tle do dzisiaj istniejącego budynku. Druga stała troszeczkę poniżej przy drugim rondzie, ale to były tak naprawdę dwa zniszczone czołgi, bądź też pozrzucone z braku paliwa, bo pamiętajmy, że też jest to moment, kiedy tego paliwa naprawdę brakuje. Te dwa czołgi w stosunku do co najmniej kilkunastu zniszczonych, bardzo dobrych czołgów amerykańskich, bo Sherman był również dobrym czołgiem. I można powiedzieć, że w czasie, w którym tym Panterom przyszło walczyć, kiedy Rosjanie totalnie dominowali w powietrzu, kiedy wsparcie artyleryjskie również było po stronie Rosjan, przewaga w ilości żołnierzy piechoty również była miażdżąca po stronie Rosjan, no i przewaga w wojskach pancernych również była miażdżąca, to jednak te Pantery spełniały swoje zadanie bardzo dobrze i wręcz powiedziałbym, na te warunki frontowe spisały się doskonale. Zobaczcie. Jakieś te siły w naturze cały czas działają, bo jak mówiliśmy o panterze, zjawił się od razu kot. Być może nie pancerny, ale jednak kot. Świetna historia z Leśna. Widzę tu jeszcze inne elementy, jak na przykład o, notki amerykańskie. Tak więc mamy więcej różnych elementów, które się tutaj znajdowały, a które pochodziły z Shermana zniszczonego w Leśnie. Pępowie, na przedpolach Gdańska, właściwie można powiedzieć w bitwie żukowskiej, zniszczonych pomiędzy 15 a 17 marca 1945 roku. My co prawda dzisiaj mamy dzień letni, być może nie najcieplejszy, ale jednak letni, a jestem ciekaw, jak ta sceneria usłana śniegiem tutaj na przedpolach Gdańska wyglądała w 1945 roku. Być może się uda nam kiedyś udać jeszcze w to miejsce, tak aby Wam pokazać je w tej scenerii zimowej. Być może przywieziemy tu swojego Shermana Panzer 4 bądź Panterę, które wówczas walczyły z tymi pojazdami. Byłaby to świetna inscenizacja, pokazać to wydarzenie tak, jak miało miejsce w 1945 roku. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie znajdziecie m.in. powstańczego Kubusia wraz z sylwetkami żołnierzy Armii Krajowej, ale także potężnego tygrysa w skali 1 do 28 oraz japoński czołg lekki typ 95 Hago. Polecamy! Jak opisuje kronika 4. Dywizji Pancernej, gdy w okolicach Stogów rozgrywały się drakońskie sceny, gdzie masy ludzi, uciekinierów z Gdańska próbowało przedostać się na ostatnie statki, 15 marca 1945 roku żołnierze niemieckiej 4. Dywizji Pancernej, 252. Dywizji Piechoty, 12. Dywizji Polowej Luftwaffe walczyli właśnie w okolicach Leśna, Pępowa, właściwie na całym terenie na wschód od Żukowa. O 5 rano rozpoczęło się przygotowanie artyleryjskie do kontrataku na lasy w okolicach Pępowa, w których właściwie w tej chwili się znajdujemy. To właśnie te tereny były areną zaciętych walk 15 marca 1945 roku. O godzinie 8.30 jeszcze przed atakiem nawałę artyleryjską rozpoczął ciężki krążownik Prinz Eugen. Wyobraźcie sobie tą ciężką artylerię okrętową, która ostrzeliwuje tereny atakowane, a właściwie zdobywane przez oddziały głównie piechoty. Wspierane oczywiście czołgami, ale jednak ciężka artyleria okrętowa, która spada tutaj, odnotowywana jest licznie w radzieckich kronikach. Rosjanie doskonale wiedzieli, kiedy znajdował się Prinz Eugen w okolicy. Tak też było 15 marca. Jak opisane jest w kronice 4. Dywizji Pancernej w rejonach Rębiechowa, Ramkał, uderzenie na skrzydła radzieckich oddziałów. Do godziny 18.50 tereny zostają
zajęte aż do rzeki Strzelinki, która znajduje się po mojej lewej stronie. Tego dnia jeden pancer 4, jeden szturmgeszyc, 3 pantery były zdolne do walki i to one walczyły z Rosjanami. Niemcy meldują zniszczenie co najmniej 7 czołgów radzieckich. Dodatkowo działo szturmowe, najprawdopodobniej jedno z ISU-122, które również były na wyposażeniu Rosjan, oczywiście licznych żołnierzy radzieckich, którzy wówczas polegli. Następnego dnia, 16 marca, rozpoczęło się kolejne przygotowania artyleryjskie, tym razem Rosjan w regionie Ramkał i Lezen, czyli Rębiechowa i Leźna. Rosjanie ponownie uderzają na tereny zajmowane przez Niemców. Niemcy wówczas tracą całą kompanię 12 pułku grenadierów pancernych, który był częścią 4 dywizji pancernej. Właściwie w tej walce Niemcy nie notują żadnych strat własnych czołgów. Pomimo ciężkiego ostrzału ostatecznie Rosjanie nie zniszczyli żadnej pantery. Następnego dnia 2 sprawne pantery podejmują walkę z Rosjanami, podczas której niszczą co najmniej 2 czołgi, pośród których jednym z nich był ciężki czołg IS-2. Ja myślę, że mogło być to działo pancerne ISU-122 z uwagi na to, że tych po prostu było tutaj więcej walczących w ramach tych oddziałów, ale być może był to któryś z ISów drugich. 17 marca ostatecznie kończy się ta bitwa, kończy się radzieckim zwycięstwem. Rosjanie triumfują, ale tracą co najmniej kilkanaście do nawet kilkudziesięciu czołgów. Niemcy wyruszają stąd niemalże bez strat własnych w pojazdach pancernych. Tracą oczywiście wielu żołnierzy piechoty, którzy polegli na tych polach, w tych lasach, no i w okolicach rzeki Strzelinki, obok której się znajdujemy. Ostatecznie 4. Niemiecka Dywizja Pancerna rozpoczyna ostateczną obronę Gdańska. Jesteśmy nad samym brzegiem rzeki Strzelinki. To właśnie tutaj jest jedno ze stanowisk ogniowych grenadierów z 12 Pułku Grenadierów Pancernych, którzy w tym miejscu ostatecznie w tej połowie marca zostali kompletnie zniszczeni. Cała kompania zginęła. Co do jednej osoby, nikt nie wrócił z tej walki. Okazuje się, że to miejsce, w którym Niemcy próbowali stawiać opór Rosjanom, było ostatnim miejscem ich pochówku. Według informacji, jakie wciąż krążą z ust do ust wśród okolicznych miłośników historii, wiosną 1945 roku odór w tym miejscu był nie do wytrzymania. Dziesiątki rozkładających się ciał, których nie pogrzebano. Taki był los tych, którzy wykonali samobójczy rozkaz walki do ostatniego żołnierza. To wszystko na dziś. Bądźcie z nami w kolejnych poszukiwaniach zapomnianych, zaginionych historii II wojny światowej, przede wszystkim tych związanych z pancernym orężem. Dziękujemy za każdy Wasz komentarz, łapkę i suba, to wielka dawka pozytywnej energii. Dziękujemy również naszym patronom, bez których nie moglibyśmy przejechać setek i tysięcy kilometrów. Napędzacie nasz projekt. Wśród naszych wspaniałych mecenasów są Andrzej Aleksandrowicz, Ajent Jacek Arendt, Przemysław G. Babi, Roman Banaś, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Chrząstek, Adam Ciesielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Franek Dolas, Don Tomasino, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Michał Futera, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Dominik Graczykowski, Tomek Grącki,
Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grządkowski, Michał Grzybowski, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Maciej Irlik, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Matthew Kaczmarek, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Anna Konieczny, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost 97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Adam Osiński, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50PLN, Krzysztof Poczekaj, Podziemna Historia, Patryk Puls, Ralf 99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn, Krzysztof Jaremas-Kąpiński, Krzysztof Siedlarz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Dariusz Spyra, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wiesław S., Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera. Jak zwykle w czwartek o 20:00. Do zobaczenia!